mistrzowskim stylu tenisistki Enea Siarkopoulou rozpoczęły walkę o trzeci tytuł najlepszej żeńskiej drużyny w Europie. W pierwszych dwóch meczach grupowych podopieczne trenera Nęcka pokonały hiszpański technicien Linares 3-0. W spotkaniu rozegranym w Hiszpanii punkty dla tarnobrzeskiej drużyny zdobyły Yang Xiaoxin, która pokonała najlepszą zawodniczkę technicien Pararang Orawan 3-1 oraz Fu Yu i Elisabetta Samara, wygrywając ze swoimi rywalkami bez straty seta. Wtorkowy mecz był jeszcze lepszy w wykonaniu Enea Siarkopoulou. Do pokonania hiszpańskiego zespołu aktualne drużynowe mistrzynie Europy potrzebowały niespełna 50 minut. Rzeczywiście, to takiego meczu to nie mieliśmy, ale starałem się uzasadnić, dlaczego tak się stało, prawda? My silniejsi niż w Linares, oni słabsi niż w Linares, także to był mecz do wykonania i to był nawet trening dzisiaj zrealizowaliśmy, naprawdę bardzo obciążający, bo wiedzieliśmy, że nie zmęczymy się dzisiaj wieczorem. To nie jest brak szacunku dla tej drużyny, tylko ja jestem świadomy po prostu wartości swoich zawodniczek i poziomu sportowego przeciwniczek. Kibice mogli w tym spotkaniu zobaczyć nieobecną w Hiszpanii Hanning, która rozgromiła Roxanne Istratę 3-0, oddając rywalce zaledwie 10 małych oczek. Ja naprawdę się bardzo cieszę, że Hanning dołączyła do naszego składu. Jej też nie jest łatwo, bo ona dopiero 2 dni temu przyleciała z Japonii i jest już w tej chwili u nas. Ten problem dzisiaj drużyną hiszpańską dopadł, bo z kolei ich liderka musiała pojechać realizować swoje azjatyckie obowiązki. Równie jednostronne pojedynki stoczyły Fu Yu z Claudią Karahierą i Yang Xiaoxin z Martą Pajeras. W piątek 18 listopada Enea Siarkopoulou podejmie drugiego grupowego rywala, francuski zespół Etival Clara Fontaine. Będzie to znacznie trudniejszy pojedynek, co podkreśla trener Nęcek. Przygotowujemy się do piątkowego meczu, dlatego graliśmy tym składem, który wystąpi też w piątek. To będzie mecz, który dla nas strategicznie będzie bardzo wiele wnosił, dlatego że naszym celem grupowym jest zająć pierwsze miejsce, bo to ma olbrzymie znaczenie w losowaniu dalszej fazy. Jeśli chcemy powalczyć o medal, to pierwsze miejsce nam bardzo może pomóc, dlatego jesteśmy skoncentrowani. Proszę mi wierzyć, to będzie mecz o każdą piłkę, bo Etival ma swoje bardzo duże argumenty, to są zawodniczki klasy światowej i nam naprawdę nie będzie tak lekko. A dzisiejszy mecz zaliczony, wykonany, jesteśmy w ćwierćfinale, no i tyle, to mecz bez historii. Trudno mi coś więcej powiedzieć jako trenerowi o dzisiejszym meczu. Dzień po meczu w Lidze Mistrzyń w sobotę 19 listopada we własnej hali Enea Siarkopoulou rozegra kolejny mecz w polskiej ekstraklasie z zespołem z Łomży. Spotkanie to rozpocznie się w samo południe. Tuż pod kreską z dorobkiem zaledwie 20 punktów w 19 meczach przerwę w rozgrywkach przezimują piłkarze Siarki. Drugoligowcy przegrali w ostatnim meczu w tym roku z rezerwami Lecha Poznań, które przez większą część rundy zajmowały miejsce w strefie spadkowej. Ostatecznie druga drużyna mistrza Polski, do której Siarka traci 3 punkty, zajęła 10 miejsce. Podopiecznym trenera Beceli udało się zaś wyprzedzić jedynie krakowskie drużyny Garbarnie i Hutnika oraz rezerwy Śląska Wrocław. Wynik meczu goście mogli otworzyć w 32 minucie, kiedy to sfaulowany w polu karnym został Filip Wilak, którego niepotrzebnym i nieprzypisowym wejściem powstrzymał bramkarz Siarki. Wojciech Muzyk szybko jednak się zrehabilitował, broniąc karnego wykonywanego przez Tomasza Cywkę. W 40 minucie to Siarkowcy mieli okazję do zdobycia gola. Świetną piłkę od Bartosza Sulkowskiego dostał Kamil Adamek. Doświadczony napastnik przegrał jednak pojedynek sam na sam z 19-letnim bramkarzem rezerw Lecha. Kluczową dla losów meczu akcję goście przeprowadzili w 73 minucie, kiedy to 19-letni skrzydłowy Filip Wilak mocnym strzałem zapewnił swoim kolegom 3 punkty. W końcówce spotkania nie zabrakło dramaturgii. Strzał byłego Lechity Aleksandra Jacenki zablokował Jakub Zagórski, a piłka po dobitce 18-letniego Cezarego Stańczyka przeleciała obok bramki. Konsekwencją tutaj zyskaliśmy te 3 punkty, no i co by nie powiedzieć, uśmiechnęło się do nas szczęście w ostatniej akcji, bo zawodnik zasekurował
Jakub bramkarza i wybił piłkę z linii. No ale tak to w piłce tak bywa. Zabrakło nam trochę oczywiście tej precyzji przy tych stałych fragmentach gry i przy tych sytuacjach bramkowych, ale bez względu na to chcę podsumować, jeśli chodzi o te 10 czy tam 11, 12, 12 meczów, które graliśmy za mojej tam kadencji. Jestem dumny z chłopaków, jeśli chodzi o zaangażowanie, bo byliśmy jako ostatni zespół z strefy czerwonej. Jesteśmy zespołem, który można powiedzieć, uważam, też w niektórych momentach dominuje, który narzuca swój sposób grania i nigdy nie ma takiej sytuacji, że przeciwnik jest zdecydowanie lepszy. Siarkowcy mają teraz przerwę w rozgrywkach, których wznowienie zaplanowano na ostatni weekend lutego 2023 roku. 0-3 przegrała Wisła Sandomierz ze Stalą Stalowa Wola w meczu 19 kolejki trzeciej ligi w grupie czwartej. Na prowadzenie goście wyszli w 18 minucie, kiedy to podyktowany rzut karny pewnie wykorzystał Jan Kowalski. Prowadzenie w Sandomierzu celny. W 52 minucie efektownym strzałem popisał się Arkadij Filipczuk, podwyższając prowadzenie gości. Filipczuk i piękna bramka Arkadij Filipczuk, 52 minuta, piękny strzał. Wynik meczu ustalił zaś w 71 minucie Sławomir Duda, zdobywając gola bezpośrednio z rzutu wolnego. I 71 minuta, Stal. Trudne boisko i obawiałem się tego meczu, widząc tą murawę, natomiast poradziliśmy sobie z tym. Piłka mało razy się zatrzymywała, była w ruchu. Moi zawodnicy byli ruchliwi, stąd też były sytuacje. Bramka oczywiście na 1-0 była najważniejsza, bo ona zawsze gdzieś otwiera wynik spotkania i potem nam było łatwiej grać. Na pewno strata bramki z taką drużyną jak Stalowa Wola na pewno bardzo nam tą grę utrudniła. Ciężko nam było nawiązać już w rywalizacji z tą drużyną. Chciałbym przeprosić kibiców, że w tej rundzie musieli oglądać taką Wisłę. Przykro mi, dziękuję. W ostatniej kolejce w rundzie jesiennej Wisła zmierzy się w Świdniku z Awią w sobotę 19 listopada. Efektownym zwycięstwem rundy jesienną w stalowowolskiej okręgówce zakończyły rezerwy Siarki. Podopieczni trenera Szkutnika pokonali Sankłyżów 5-0. Jedynym zawodnikiem z pierwszego zespołu, który zagrał w tym meczu, był pomocnik Paweł Rogala. Gospodarze prowadzili już od 6 minuty po bramce strzelonej przez Szymona Zwolskiego. Mimo kilku niezłych sytuacji na kolejnego gola kibice musieli czekać do 59 minuty, kiedy to bramkarza Sanu pokonał Kamil Baranowski. 10 minut później było już 3-0, a na listę strzelców wpisał się Hubert Judycki. Mimo wysokiego prowadzenia młodzi Siarkowcy nie zwolnili tempa i zdobyli jeszcze dwie bramki. Najpierw w 76 minucie gola strzelił Jakub Drożdżal, 3 minuty później wynik spotkania na 5-0 ustala zaś Zwolski, dla którego była to druga bramka strzelona w tym meczu. Zwycięstwa w minionej kolejce nie udało się odnieść juniorowi Zakrzów, który przegrał z Azalią Woli Zarczyckiej 0-2. Wygrała Stal Nowa Dęba z KS-em z Jarocina 2-0. Ostatecznie rundę jesienną rezerwy Siarki kończą na 10 miejscu ze stratą 19 punktów do lidera Sokoła Kamień. Na drugim miejscu plasuje się druga drużyna Stali Stalowa Wola, na trzecim zaś LZS Zdziary. 32 oczka zgromadził zespół trenera Adama Marzysza Transdźwig Stale, 30 zaś piąta w stawce Stal Nowa Dęba.
Beniaminek z Zakrzowa przerwę przezimuje zaś na 14 lokacie z dorobkiem zaledwie 9 punktów. Zespół trenera Oleniacza wyprzedził w tabeli jedynie ŁKS Złowiska i Unię z Nowej Sarzyny. Ponad 40 osób wzięło udział w otwartych zawodach strzeleckich zorganizowany przez Klub Żołnierzy Rezerwy Grom z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczestników przygotowano 3 konkurencje: strzelanie z broni krótkiej bojowej typu Glock, broni długiej i rzut granatem sportowym. Zawody miały charakter otwarty, każdemu ze startujących towarzyszył doświadczony instruktor z gromu. Jak są zawody otwarte, to bardzo często przychodzą ludzie, którzy nie mieli styczności, czy z bronią, czy w ogóle ze strzelaniem. No i my takich zapraszamy. Także tutaj jest dzisiaj wiele osób, które, tak jak wspomniałem, są nowicjuszami na naszym obiekcie. Bardzo często się zdarza tak, że nowicjusz po raz pierwszy przychodzi i osiąga dobre wyniki. Wśród sędziów zawodów znalazły się jedne z najmłodszych członkiń tarnobrzeskiego klubu, które oceniały poczynania uczestników na wyrzutni granatów. Dla mnie strzelanie to jest czysta zabawa, nie mam parcia na wyniki i przyjeżdżam tutaj na strzelnicę głównie po to, żeby się pobawić i dlatego, że strzelanie sprawia mi naprawdę dużą przyjemność. U mnie historia ze strzelaniem w klubie zaczęła się od dostania się do klasy mundurowej właśnie w okolicy. No i na początku to była dla mnie zabawa, ale jak zaczęły się wyniki, zaczęły się zawody, no to już to bardziej biorę na poważnie. Możemy się pochwalić dobrymi wynikami w pojedynku strzeleckim. Zawsze występujemy jako drużyna, no i często wygrywamy jakieś tam dobre miejsca. Mam już kilka pucharów, kilka medali i wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę zgranym zespołem razem i cieszę się, że możemy robić dobre wyniki razem w pojedynku. Tarnobrzeski Klub Żołnierzy Rezerwy Grom liczy obecnie ponad 200 członków. W jego szeregi przyjmowane są nie tylko osoby mające przeszłość w armii. Są osoby, które ze strzelectwem, z armią nie miały styczności. Po takim przeszkoleniu jednokrotnie wstępują w szeregi naszego klubu. W tej chwili Klub Żołnierzy Rezerwy liczy około 200 osób, także to się naprawdę w bardzo krótkim czasie powiększyła ta liczba osób. No i jesteśmy też, organizujemy zawody Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. To też przyciąga tych, którzy mają licencję, którzy chcieliby sobie postrzelać, którzy no, traktują to pasję jako dodatkowo relaks, rozrywkę, a jednocześnie no, mają okazję spróbować swoich sił w konkurencjach tych, które są proponowane, czy które są już tutaj u nas, które możemy przeprowadzać na naszym obiekcie. Na strzelnicy gromu mogą również postrzelać osoby nieposiadające licencji oraz niebędące członkami klubu. Czas, jeżeli chodzi o w ogóle strzelanie, no najrozsądniej wybrać taki okres godziny południowe. Jest kierownik strzelnicy, są instruktorzy, z którymi można się jakoś tam umówić już na strzelanie. No i wybrać sobie jaki rodzaj broni, czy to będzie broń długa, czy broń krótka, czy broń sportowa, czy broń bojowa. Nie jest to większy jakiś problem. Na naszych stronach internetowych wszystkie informacje można sobie sprawdzić, no i po kontakcie telefonicznym ustalić termin spotkania, termin strzelania.